Stefan Żeromski. Syzyfowe prace. Streszczenie utworu. Rozdział pierwszy. Akcja utworu rozpoczyna się 4 stycznia, w dniu kiedy główny bohater, ośmioletni syn zubożałej rodziny szlacheckiej, Marcinek Borowicz, opuścił dom rodzinny w Gawronkach, by podjąć naukę w szkole początkowej w Owczarach. Odwozili go rodzice, Helena i Walenty. Po drodze, dla zabawienia syna, ojciec oglądał z nim tropy zwierząt. Rodzice pocieszali przestraszonego chłopca, twierdząc, że rozstanie będzie krótkotrwałe, bowiem już niedługo przyjedzie do domu na Wielkanoc. Na miejscu przybyłych powitali wiejski nauczyciel Ferdynand Wiechowski i jego żona Marcjanna Spiliszów. Pokój, do którego wprowadzono borowiczów, był mały i zagracony. Przy bocznych drzwiach wiodących do izby szkolnej wisiała tak zwana dyscyplina, której nauczyciel zapewne używał do poskramiania niegrzecznych uczniów. Marcinek miał mieszkać w tym domu w okresie nauki. Gości poczęstowano herbatą. Przypuszczalnie to rarytas w tym domu, którą wniosła brudna służąca. Pani Helena umówiła się z żoną nauczyciela co do sposobu płatności. Przynajmniej częściowo należność miała być uiszczona w produktach spożywczych, np. mąka. W końcu rodzice pożegnali syna i odjechali. Zrozpaczony Marcinek biegł przez chwilę za saniami, za co został skarcony przez panią Marcjannę. W nocy osamotniony długo nie mógł zasnąć. Rankiem miał pewne trudności z toaletą, gdyż do tej pory matka pomagała mu w myciu i ubieraniu. Pokonał je jednak i przeszedł do izby szkolnej. Tam oddano go pod opiekę starszego kolegi Piotra Michcika. Od niego dopiero Marcinek dowiedział się, że nauka ma się odbywać w języku rosyjskim, którego on wcale nie znał. Nauczyciel był surowy i wyraźnie znudzony. Lekcje rozpoczęły się odmawianiem rosyjskiej modlitwy, którą prowadził Michcik i sprawdzeniem obecności. Potem czynności nauczyciela ograniczały się do odpytywania. Umiejętności większości dzieci nie wykraczały poza słabą znajomość rosyjskiego alfabetu. Tych, którzy nie umieli nawet tego, doszkalali bardziej zaawansowani koledzy, a nie nauczyciel. Znaczna część uczniów nudziła się okropnie. Na koniec Wiechowski z marnym skutkiem próbował uczyć dzieci pieśni cerkiewnej.